Witam z tej strony Hakimodo, a dziś dziś wyszła alfa 13 Alfa 13 Grimworld. Dziś dostałem maila. No i tak naprawdę, co tu jest nowego? Pojawiło się według tego, co jest tu napisane, nieco nowych rzeczy. Mianowicie tryb Permadeath, gdzie tak naprawdę gramy od saveu do saveu, czyli nie możemy sobie dowolnie tak jak chcemy zapisywać. I ładować gry. Mam natomiast jeden save, gdzie po prostu gra jest zapisywana przy wyjściu z gry. No i jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli coś pójdzie nie po naszej myśli, niestety będzie to oznaczało, że będziemy musieli przełknąć tą gorzką pikułkę i grać dalej. Kolejna z rzeczy, które zostały wprowadzone, to relacje. Relacje pomiędzy kolonistami. Mamy w takim wypadku do czynienia z systemem. Gdzie koloniści są rodziną, czy też po prostu mają jakieś związki społeczne pomiędzy sobą? Możemy tutaj napotkać przyjaciół, rywali, rodzinę, jakieś rozmowy, sprzeczki oraz walki, które, między, które będą między, między nimi powstawać. Jest to także wspomniane o jakimś systemie opinii, jeszcze nie dokładnie wiemy o co tu chodzi, gdzie. Ludzie mają swoją pamięć i sytuację po prostu zapamiętują i to będzie miało wpływ na stosunki pomiędzy nimi. Są to także członkowie rodzin, od kuzyn... kuzyni i następni czy tam wstępni. Mamy tu kochanków, mamy tutaj narzeczonych, małżeństwa, byłych i także były małżeństwa. Jest także miłość. Ciekawe, jak się to będzie prezentować. Może gościu będzie chodził po kwiatki, zrywał i dawał drugiej osobie. Ludzie mogą wdawać się w bójki pomiędzy sobą, no i przede wszystkim walczyć z tym, kogo nie lubią. A nawet mogą to robić niby ci neutralni, czy tam wrogowie pomiędzy sobą walczyć. To już będzie ciekawe. Następną rzeczą wprowadzoną jest przywiązanie się zwierząt. Zapewne zwierzęta będą przywiązywać się do swojego trenera i Zanim za biegać ludzie, którzy opuszczą mapę podczas podróży, podczas ucieczki, czy tam bycia porwanym, mogą powrócić później jako najeźdźcy, zwiedzający, mogą się do nas ponownie przyłączyć. No, to też będzie ciekawe. No, i tutaj ślub oraz jakieś przyjęcia, chyba, parties, to też będzie ciekawą opcją. Ucieczki z więzień. No, tutaj mamy do czynienia z czymś nowym. Mianowicie więźniowie, raczej wcześniej już też biegali, ale pewnie nie, nie, aż, nie aż tak bardzo, nie wychodzili z tych swoich pomieszczeń. Chyba że doszło do tego, że więzień po prostu dostawał załamania i wtedy kogoś atakował. A tu mamy w ten już zrobione coś takiego, że oni mogą sami uciekać. Czyli więźniowie mogą pokonywać zamki, mogą uciekać, mogą szukać broni, a także pracować w grupie, by uciec. No, i to będzie ciekawe. Czyli w tym wypadku takie pomieszczenia, gdzie są w grupie, w jednym po prostu, gdzie trzymają wszystkich więźniów, nie będzie chyba dobrym rozwiązaniem, skoro oni razem teraz potrafią współpracować. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejną rzeczą są jakieś inwazje robali. Jest tu mowa o samoreprodukujących się jakichś gniazdach insektów. I Gniazda insektów są groźne, ale mogą produkować jakiś tam Żel, czyli w tym wypadku będziemy mieli coś, jakby ul, z którego można wybrać miód, ale gdzie tak naprawdę pszczoły mogą nas zaatakować. A to jeszcze zobaczymy w grze, co, co to dokładnie będzie. Następne to zwierzęta oraz drapieżniki. Mamy tu dostępne więcej zwierząt, a część z nich będzie mogła polować na naszych ludzi. Wcześniej to było dostępne we wszelkich dodatkach, we wszelkich modyfikacjach. Teraz widzę, zostało to wprowadzone do gry. Część zwierząt jest teraz drapieżnikami, włączając to nawet zwierzęta w kolonii. Dla przykładu koty mogą polować na wiewiórki. No to już trzeba będzie pilnować i prać te koty, bo mogą zjeść naszych towarzyszy. Zwierzęta mogą gryźć zwłoki. No czyli w tym wypadku pewnie będziemy musieli chować te zwłoki, inaczej zwierzęta będą je podjadać. Pytanie, czy będą też wygrzebywać z grobów. No to jeszcze się okaże. I system reagowania na zagrożenie. Zdecyduj, jak koloniści będą automatycznie odpowiadać na zagrożenie. Będą uciekać, atakować lub ignorować je. No, to się wydaje, że to będzie dobre, ponieważ nie będą się pchać pod lufę karabiną wrogom. Czyli po prostu będą zapewne, jeśli tak ustawimy, omijać zagrożenie i chyłkiem, chyłkiem uciekać w miejsca bezpieczne. Ekonomia. Składniki, czyli po prostu maszyny i elektronika będą zapewne wymagały Więcej komponentów, czyli więcej składników, i będzie to bardziej skomplikowane. No, to już zwiększa poziom trudności gry nieco, zapewne, ale to co to będzie, to ciekawe. Następna rzecz to podróżnicy na naziemni, karawany z innych frakcji. To już wcześniej było dostępne w dodatkach, w modyfikacjach, i nie wiem, czy też w samej grze się czasami nie, nie spotykało. Już tyle tego korzystałem, mówię, z tylu dodatków, że już mylę co jest w grze, a co jest dodatkiem. Ja na razie staram się grać na takim po prostu bazo bazowej grze, by zobaczyć po prostu jak to działa. Kolejne ale to zwiększenie złożoności drzewa wynalazków. Czyli według tego co napisali, będzie więcej technologii niskiego poziomu do wynalezienia i więcej rzeczy w ogóle do wynalezienia. No to jest na plus, ponieważ to powoduje, że gra będzie bardziej skomplikowana, będzie mieć po prostu większy wydźwięk i będziemy musieli bardziej kombinować. Ciekawe też, co dodali, no, zobaczymy. Następna wprowadzona zmiana to budynki zasilane czymś, czyli dla przykładu mamy tu generator oraz piec. Zapewne chodzi prosto o to, że musimy je zasilać, by działały. Wcześniej było dostępne to w modyfikacjach, teraz widzę, wprowadzili to w grze. Nie mamy takiego perpetuum mobile, że odpalamy po prostu i działa, teraz trzeba będzie też opał do tego zapewnić. Prowadzono jakieś budynki niskiego i wysokiego stopnia technologii. Zapewne po prostu będzie tych budynków więcej. Pojawiły się dwa stoły do wynalazków. Dla prostych i, techn i wysokich technologii, czy tam złożonych technologii. A złożone będą wymagane dla niektórych projektów. Czyli teraz po prostu nieco zwiększyli poziom nauki, poziom badań. I zobaczymy, jak to będzie przedstawiać się w grze. A także nieco różnorodnych zmian. Nowe, egzotyczne choroby. Jakieś robaki, infekcje, które dają jakieś możliwości kosztem bólu albo zmęczenia. No, ciekawe, jak to będzie działać. Pewnie ludziki będą mogły, nie wiem, może więcej dźwigać, szybciej chodzić. Zobaczymy. Nowe choroby przewlekłe. Czyli rak, astma i. Brak słuchu. O, ludziki będą głuche. No, pojawiła się gaśnica, która, którą będzie można zapewne gasić pożar, zamiast tak jak wcześniej ludziki chodziły i, i pukały w każde miejsce, które się pali. Zwiększyli także statystyki, które będą pewnie podawać większą liczbę parametrów. Tu jest mowa o liczbie zabójstw, czy tam za, zabójstw, obrażeniach i tym podobne. Wprowadzono też jakiś nowy biom, jakaś ekstremalna pustynia. Zapewne będzie to podobne do ekstremalnego lodu, gdzie tam po prostu ekstremalnego mrozu, gdzie tak naprawdę nic nie rośnie. Tu zapewne będzie bardzo gorąco. Ludziki będą się przegrzewać. Przy zimnym, oczywiście, mieliśmy odmrożenia. Tu trzeba będzie zapewnić im jakieś chłodzenie. Być może dobrym warunkiem tutaj do rozwoju będzie jakaś jaskinia i po prostu tam będzie niższa temperatura. Zobaczymy. Koloniści, którzy są w relacjach, mogą współdzielić łóżka. No, coś nowego. Nowe podwójne łóżka. I teraz łoże królewskie jest takim podwójnym łóżkiem, które jest jakieś fantazyjne i niby złote. Zobaczymy. Pojawiły się nowe telewizory. I jakieś mega, mega telewizory. Koloniści mogą teraz odwiedzać chorych i poprawiać im samopoczucie. Natomiast chorzy mogą teraz w łóżkach oglądać telewizję, czyli będziemy mieli teraz taki oddział szpitalno-telewizyjny, gdzie będą do siebie dochodzić. Tutaj nie wiem o co chodzi, tu jest mowa o tym, że budynki uszkadzają jakiś overlay, ale czym to jest, to nie mam pojęcia. Widzę, że zmienili także układ czasu, mianowicie dni stały się dwukrotnie dłuższe jak poprzednio, a rok został w jakiś sposób podzielony na. Sezony zamiast miesiące. Czyli zamiast styczeń, lato. Twój styczeń, luty, marzec, kwiecień. Mamy pewnie wiosna, lato, jesień, zima, czy coś takiego. Tu jest jakiś animal cable. Zapewne chodzi o. Kuwety dla zwierząt. Tak to wygląda. A co to jest? Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć. To jest niby jakiś kubeł? Myślę, że chodzi o kuwety. Czyli teraz trzeba będzie także doglądać zwierząt i wymieniać im miejsca, gdzie sikają. I robimy kupę. Głębokie czy tam duże pomieszczenia będą utrzymywać chłód w gorące dni, czyli pewnie tutaj, jeżeli mamy jakiś bardzo gorący klimat i zbudujemy jakieś duże pomieszczenie, to ono będzie trzymać temperaturę. No, tak jak mówiłem, pewnie w górach będzie dobrze wtedy się zaalokować. Wzbogacili także opowieści ludzików, którzy przybywają na planetę, a także wprowadzono setki. Setki zmian, które balansują grę, optymalizacji, poprawek oraz ulepszeń. Tak więc będę musiał grę poznać nieco na nowo, spróbować, co tam nowego wymyślili. No a tak jak napisali stare sejwy, niby nie będę opracować i trzeba będzie od nowa wszystko przechodzić. Zapewne wszystkie uprzednio wydane dodatki, czyli mody ulepszenia także nie działają. Więc tak naprawdę trzeba będzie grę nieco od nowa... Rozpoznać i zobaczyć, co zmienili. Tak więc, już wkrótce to, co zostało to opisane, postaram się pokazać w praniu, jak to wygląda. A na razie to wszystko, możecie też spróbować sami, co, co nowego w grze. Tak więc, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeszcze jedną rzecz powiem. Odnośnie poradnika, który zrobiłem, ja go zrobiłem tak, w sumie, w sumie był zrobiony całościowo od A do Z, gdzie obejrzenie praktycznie Całego dopiero dać Ci pełen obraz tego, tego, co jest. Natomiast jeszcze YouTube udostępnia mi coś takiego jak słowa kluczowe, którymi ludzie trafili do moich poradników. No i dla przykładu, jak widzę, widzę czego ludzie szukali, i będę się starał tworzyć takie odcinki dedykowane. Do przykładu, ktoś szukał apteczek, ktoś szukał czegoś na temat budowania, więc postaram się tworzyć takie odcinki dedykowane. Na razie to tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia w grze.